Kiedy dostałem swój pierwszy prywatny komputer, miałem może z 10 lat. Już wtedy był to sprzęt w miarę przestarzały i nie dawał rady wszystkim grom. Widać to zwłaszcza na produkcjach M&M Studio, które były robione właśnie na tym sprzęcie. Mój kumpel Mysu, z którym wówczas tworzyłem filmy, również miał starego rzęcha, tak więc jedynymi opcjami były albo gry stare, albo freeware. I dziś właśnie będzie o jednej z takich gier freeware, którą pokazał mi Mysu i którą postanowiłem sobie relatywnie niedawno odświeżyć. Siemano, tutaj Maciek GMP40 i zapraszam was bardzo serdecznie na 120 odcinek Gier PC po mojemu. Smoke Attack to gra stworzona przez Phenomedia AG na zamówienie szwajcarskiego Federalnego Ministerstwa Zdrowia w 2003 roku. Gra pójdzie na praktycznie każdym sprzęcie, a instrukcji z przyczyn oczywistych nie ma, tak więc spójrzmy na menu. Menu to okienko otwierające się przed programem. Mamy zakładki plik, gra, internet i pomoc. W pliku możemy zmienić ustawienia gry. Nie za dużo, ale jak na freeware styknie. W internecie możemy obczaić światowy high score, czy zobaczyć stronę domową gry. A pomoc to ewentualne update'y czy info o programie. Całkiem nieźle, ale czas brać się za tę gierkę. No i dobrze, wchodzimy do gry i od razu jesteśmy rzuceni do boju. Żadnych wyjaśnień, żołnierzu. Masz walczyć. No, powiedzmy, że żołnierzu. Wcielamy się w Ghostka z działkiem tlenowym, który musi pozbyć się wszystkich palących mózgów i zamienić je w nieszkodliwe niebieskie gluty. Jeśli myślicie, że jest to poryte pomysł, to spójrzcie na jedną z poprzednich produkcji tego studia, czyli Catch the Sperm, w której to kondomem łapiemy plemniki i inne syfy. Na serio, nie troluję. Tak więc jesteśmy sobie tym ziomem i popylamy z pomieszczenia do pomieszczenia, eliminując szare, palące pety mózgi. Oczywiście nasz zwykły aparat tlenowy to słaba broń i możemy się nią podetrzeć, ponieważ jej jedyną zaletą jest nieskończone ammo. Owszem, neutralizuje palaczy, ale zajmuje to wieki, dlatego mamy w zanadrzu dwie inne pukawki. Pierwsza to ulepszony miotacz tlenowy, którego będziemy używali najczęściej. Jest on kilkukrotnie lepszy od podstawowego. Jedynie ammo może się skończyć, aczkolwiek zdarza się to tak rzadko, że w ogóle. No i druga broń, trochę rzadsza, ale pierdyliard razy skuteczniejsza od miotacza baniek. Jest to miotacz serduszek. Zabija za jednym uderzeniem, a jako potwierdzenie słyszymy dźwięk pocałunku. Nie pytajcie, nie wiem dlaczego. My strzelamy tlenem i serduszkami, a mózgi strzelają petami. Takiego peta możemy rozwalić strzałem z czegokolwiek i vice versa. Pet może zatrzymać nasze strzały. Na szczęście im bardziej uleczymy... Przyzwyczailiście się do zabijania? To tu będzie wszystko na opak. Jakiegoś palacza, tym jego pety będą krótsze i krótsze. Alright, a jak z ich inteligencją? No, mózgi palaczy to mózgi, jak żadne inne. Gdy tylko nas zauważą, pragną nas przekabacić na ich stronę mocy, tak więc nie ma odpoczywania. Zupełnie inaczej jest z uleczonymi ziomami. Jako iż nie mają już nic do roboty, to kręcą się tu i tam, często blokując nam drogę do jakiegoś ważnego miejsca. Zaraz. Czy ta gra przypadkowo nam nie sugeruje, że palacze myślą, a nie paląc już nie? Czy przypadkowo nie powinno być na odwrót? I w ogóle, czy wyobrażacie sobie taką sytuację w realu? No, ale nic. Trzeba być cierpliwym, bo inaczej przez naszą i ich głupotę możemy zginąć. Bo oprócz palaczy, zranić nas mogą na przykład laser zamontowany na ścianie, bądź poletka z ogniem. Bo jak wszyscy wiemy, tym czymś można się poparzyć. Na szczęście z pomocą przychodzą nam świecące niebieskie poletka, w których możemy naładować swój pasek życia. Przydatne, jak zostaniemy za bardzo przypaleni. Ładowanie baterii zawsze spoko. Okej, ale oprócz amma zbieramy również inne rzeczy. Podstawą są kolorowe karty. Służą one do otwierania drzwi o tym samym kolorze.
O ile szare drzwi są dostępne od początku, tak kolorowe tylko za pomocą karty. Później zresztą te kolorowe, po otwarciu, zmieniają się w szare. Taki Doom, tylko mniej brutalny. Na mapie znajdziemy również diamenty, które dają nam bonusowe punkty. Wait, punkty. Nic o nich wcześniej nie mówiłem. O co chodzi? Jak to w grach tego typu bywa, za zabitych przeciwników dostajemy punkty. Na każdej mapie mamy również pewien limit czasu. Jeśli go nie przekroczymy, to również dostajemy punkty. I podobnie z diaksami. Są to po prostu dodatkowe punkty. Jednak diaksy są sprytnie ukryte w różnych miejscach na mapach, więc są taką jakby premią za spostrzegawczość. Normalnie jak w Minecrafcie. Diaksy to ekskluzyw. A jak to jest ze sprawami technicznymi? Grafika jak na 2003 rok jest naprawdę solidnie wykonana i mogę z przekonaniem powiedzieć, że nawet się nie zestarzała. Zarówno model naszego bohatera, jak i naszych palaczy są naprawdę ładne. Otoczenie też jest ok. Ogółem nie mam zastrzeżeń. Zwłaszcza, że gierka jest darmowa. Jedyne co boli to rozdziałka, czyli maksymalnie 800x600, co za kilka lat może być bolesne na naszych monitorach 8 czy 12K. Za kilka lat zobaczymy, czy przewidziałem prawdę. A dźwięki i muza? Też spoko, muzyka jest naprawdę fajna, jest przyjemnym tłem dla gry. Dźwięki broni, przeciwników, wszystko jest solidnie wykonane. I na pewno przypadnie do gustu młodszym graczom, bo to przede wszystkim do nich jest skierowana ta gra. Ale w czym problem, by zagrał w to ktoś starszy? No żaden! Gra ma 15 poziomów, przy czym zaczynamy od kilkuminutowych etapów, kończąc na prawie godzinnym kolosie. W sumie około 3 godzin frajdy. Nieźle jak na darmówkę. Ogółem muszę przyznać, że jest to jedna z najfajniejszych gier freeware, w jakie grałem. Kolorowa grafika, bogate audio, całkiem długa rozgrywka, no i przede wszystkim niezła frajda. Co prawda gra nie jest bardzo rozbudowana, tak więc kończę mój wywód, ale za to bardzo wciągająca i naprawdę warto się z nią zapoznać. Tak więc czas przejść do ocen. No dobrze, to czas wystawić oceny Smoke Attack. Grafika 7,5. Audio 7,5. Grywalność 8. Zasługuje na 8 na pewno. AI tu niestety już trochę niżej, bo te już niepalące mózgi mnie naprawdę wkurzały. Bądź co bądź w niektórych momentach. Tak więc zostają 6. Te mózgi z AI. Szósteczka leci. Dalej mamy menu. Całkiem nieźle, aczkolwiek no... Przydałoby się na przykład takie opcje jak zmiana rozdzielczości, bo na przykład 800x600... O tym co mówiłem już wcześniej, to za parę lat może być totalna pikseloza, więc 6,5. Dalej mamy gra, cena, jako że freeware to nie będę oceniał, bo nie było żadnej ceny za tę grę, więc nic. Podobnie pudełko dostaje również nic, bo nie było pudełka, bo to gra freeware. No i ocena końcowa gry, 7,5. Myślę, że jeżeli się nudzicie, a poszukujecie całkiem dobrej gry freeware na tam parę godzin, to ta gra jest jak ulał. Naprawdę gierka jest bardzo przyjemna, jeżeli dzieciaki nie mają z co grać i was żydzą o to, żebyście kupili im jakąś grę, a nie macie za bardzo funduszy na te gry, to możecie im ściągnąć Smoke Attack. Smoke Attack jest naprawdę z rewelacyjną grą, jeśli chodzi zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Podobnie Just Jack Rabbit 2. Bardzo dobrze się przy nim bawiłem, będąc dzieciakiem, i myślę, że równie dobrze, gdybym teraz go odpalił, to równie dobrze bym się teraz bawił. Tak więc polecam. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli czekacie na kolejne odcinki, to zasubskrybujcie mój kanał. Natomiast jeżeli macie jakieś pomysły, porady, uwagi, cokolwiek, piszcie komentarze. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Przypominam też, że w opisie są równie ciekawe linki jak ten film, mam nadzieję, przynajmniej. Tak więc tam są linki do social mediów, do sklepiku na kapselu, do różnych innych ciekawych rzeczy. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek rozpoczyna 13 serię, tak więc przygotujcie się na nowe intro. Jest ono według mnie naprawdę bardzo fajne, już było publikowane na mojej grupie Gameplayerzy, do której serdecznie zapraszam. No i w 121 odcinku zrecenzuję grę, którą recenzowałem w odcinku 21. Tak, będzie to znów remaster. Grę tą przechodziłem jakieś 2 lata temu, muszę powiedzieć. Była ona w serii na hardcora i od tamtego czasu gameplay mi przeleżał. Przeleżał, ponieważ w tamtym momencie właśnie, kiedy robiłem na hardcora z tej gry, pomyślałem, a zrobię remaster tej recenzji. I właśnie w tamtym momencie wziął się pomysł na remastery odcinków i właśnie w tamtym czasie napisałem tę recenzję. Teraz troszkę ją zmodulowałem, żeby bardziej przypominała format, który teraz prezentuję, bo to, co napisałem te 2 lata temu, troszkę inaczej wyglądało.
ale bez zbędnego gadania. Mam nadzieję, że wam się Recka na nowo spodoba, ponieważ z tej gry naprawdę dużo pamiętam, bo trudno o tej grze zapomnieć, jak się w nią grało. Więc Artless Offensive. Tytuł mówi chyba sam za siebie. Powtórna analiza na moim kanale. Czy naprawdę jest aż tak źle? No to odpowiem wam na to pytanie w kolejnym odcinku. Tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. No i widzimy się właśnie w kolejnym odcinku już za miesiąc tradycyjnie. Tak więc, nara.